Hej, siemano wszystkim. W drugim odcinku naszej dzisiejszej sesji zagrajmy w Dead Island. Bardzo mamy duże problemy ze Steamem i w ogóle ze wszystkimi technologiami, jakie człowiek wymyślił. Także, no nie wiem, jakoś to... My jesteśmy coraz bardziej zmęczeni, a po prostu, no, gra coraz bardziej się robi upierdliwa, także no... Jest ciężko, ale nie poddajemy się. Cały czas do przodu, staramy się przede wszystkim, jak to mawiał pewien wielki kabareciarz i też piłkarz chyba jeden. Nieważne, tak czy inaczej, staramy się. Cały czas. Zobaczymy co z tego wyjdzie, a tu jest taran. Więc Roju, jakbyś tak mógł, chociaż nie mam furię w sumie. Mogę go pokonać furią, jeśli chcesz. No to daj. Się trochę zaciął, a mnie śmierdzi o dużo. O! Uważaj, biegnie! Wiem. Dobra. Weź mi z drogi. No tak, piękne slow motion, ale... Ty też furię włączyłeś? Okej. Okay. Tak. Nie mam pytań. Chyba nie miał tam. No nie miał, nie wiem. A poczekaj, bo ja muszę sobie poziom przyznać, jeśli można. No dobra, przyznaj. Co by tu zrobić? Szansa na... natychmiastowy knockout. Właśnie, też sobie popatrzę na to. Wow, co tu mamy? Krew nie woda. Możesz dłużej pozostać w furii i osiągnąć większą efektywność w walce. To chyba też sobie przyznam zaraz, bo pamiętam, że poprzednim razem jak graliśmy, jakby przechodziliśmy grę po raz pierwszy, to nie rozwinąłem za bardzo gałęzi furii. Może teraz trochę w nią poinwestuję, tylko ciekaw jest... Ale nie, wiesz co, ja raczej uważam, że inwestować we wszystko to jak nie inwestować w nic. Więc trzymam się gałęzi środkowej i prawej. No tak, niby tak, ale z drugiej strony już mi się powoli kończą te jakieś fajne rzeczy w tej gałęzi prawej. A mi nie. No, zobaczymy jak to będzie. Dobra, idziemy dalej, chodź. Już chyba mam większość bonusów do expa zrobionych, także. Zrobisz. Gwałtowny pistolet, słaby jakiś, nie? I teraz jest pytanie jeszcze... O, podniosłem jakiś. Czaj, podniosłem coś i muszę sprawdzić co. Badania. Nie. To się wywali później może, bezbożne stworzenia. A, czy idziemy do przepompowni, tak? A ja nie mam jej zaznaczonej oczywiście. Ale okej, dobra, jest. Okej. To co, może jakoś tym teraz? Czekaj. Stary, ostatnio to się skończyło naprawdę dobrze. No, tak miało się skończyć. Jadłówki poszły. Chodź do przepompowni tu. Czekaj, bo ja tu podnoszę ekwipunek, zaraz sobie go oczyszczę i będzie fajnie. Niebezpieczna maczeta wojskowa. Maczety wojskowe są genialne, ludziska, naprawdę wam je polecam. Nóż kuchenny czy nóż nurkowy, w sumie nie ma to wielkiego znaczenia. Zardzewiała rura, no to nie ma potencjału. Jakaś brzydka baba się do ciebie przystawia. Ale widzę, że na szczęście chronisz mnie przed takimi panami. O, znowu coś podniosłem, chyba coś co wyrzuciłem. Tak, nożem go, dokładnie. Ale szybki ten nóż, to jest fajne, szybki ten nóż, fajno. To jest prawda, że szybki ten nóż, okej. Dobra, będziemy walczyć z tym na razie. Czemu akurat te przerobione bronie najszybciej stają się już nieaktualne? No nie, kropki mnie inaczej prowadzą. No mam zbiornik wybuchowy, więc uwaga. A idziemy do tej samej przepompowni? Raczej tak, tylko ja to słyszę ludzi chyba gdzieś. Dobra, spokojnie. No dobra, to się rozdzielamy najwyżej. Co jest? Co ty tu robisz? Czyżby człowiek, który... Ty, człowiek, który ma misję. Wang Chi. A! O, tak, panowie, ludzie... A, oni są ten, pułapka, wiem o tym, widzę to. Więc poczekaj, ja przeładuję pistolet. Widzę to. Spokojnie, facet, myślisz, że ja nie wiem. Idziesz, dobra, no. Dobra, ja będę chronił tyły, ty zjadaj. Jest, to. Wow. Facet, spokojnie. Dobra, fajny zakątek, okej. Minutki. Spokojnie. Wchodzę do środka powoli. A cześć, bądź będę się zabity. Już. Walcz
Ty nie! Dobra, spokojnie. To pewnie coś pewna tonfa, dobra, nieważne. To niezła jest, jakby teoretycznie jest niezła. Ja mam taką. Co już? A, z nim trzeba pogadać, dobra. Już ja z tobą pogadam. Tak. A, twoją córkę mają. No. Dobra, dobra. No. O, 5 podników. To i tak było chamskie, ale to tak zalatywało pułapką, że... Spoko. Dobra, uwolnimy twoją córkę. Mamy jakieś wyjście. Okej. Okay. Dobra. Tell her I love her. Now I'm waiting for her in the place where we agreed to meet. Okej. Gdzie ta córka? Chyba trzeba tu wejść. Uratuj Amber z rąk bandytów. Amber Gold. Zaraz. To się nazywa policjanci i złodzieje. Okej. Okay. Aha, czyli tutaj. Daleko dosyć. Powiedział. Taran, what are you doing here? Czekaj, ale tu mam zbiorniczek, więc powinno się udać go troszeczkę pokiereszować. A to trzeba trafić. Pięknie. Przecież... No trafiłem, nie widać? O, niedobrze, źle. A, chciałbyś. O, jakieś napalenie. Wszystkich byś tylko kijem bił. Dobra, czekaj, gdzie jest ta Amber? Tamten da się przejść? Wszystko się da. Chodź za mną. Tylko trzeba umieć. Tylko uwaga, bo słyszę jakieś napaleńców także. Nie wiem, przydałby mi się workbench. Zacznijmy ten key baseballowy, może nim pobijemy się trochę. Cześć, bo tutaj będą bandyci, no to czyli trzeba będzie do nich strzelać, wiesz, z pistolcem. Dobra, już jestem na miejscu. Ja ten nie przejdzie. I wy zaczniecie strzelać, ale to co, kurde gorsi? Tak, już, chciałbyś, facet. Myślisz, że tylko ty masz broń? Oni chyba będą mieli karabiny. Kill him! Dobra, ja na prawo. Kill him, kurde, kill him, dokładnie. Ja już wlizę na teren, ty idź po lewo, a ja tu będę ich... No ja mówię, że ja będę. To jest flanki, a ja od przodu, tak? Ja ich trochę zajdę. Przeładowanie. Ja muszę... Tak od drugiej flanki. Jednego od tyłu zaszedłem, dobrze. Ja też, właśnie jednego. Dobra, to ja, nie strzelaj. Tylko uważaj, bo w środku ich jest sporo, nie wchodź jeszcze, spokojnie. Dobra. Było. Nie, jest ich więcej, już idzie jeden. Jest! Dobra, ale zaczekaj, spokojnie, nie wchodź. Na razie zobaczmy, co tu jest. Co oni mieli, co oferują. Co to jest słabsze. Wypatrzony pistolet, kurde. Słabszy. Ale to oni się chyba cię bało pchają, takie. Ktoś jakąś amunicję, bo mi... O, 18 pocisków, 15 magazynków. Dobra, będę wystarczyć. Ale ciekawe, ile ja mam. On do ciebie strzela! Chyba do ciebie. Nie, no akurat w ciebie celowo. O, mocny prowizoryczny tasek. Dobra, spadaj tam. Trzeba się skitrać. Ja po prawo w razie czego. Dobra, ja klękam. Latarka. Ah, ten. Boom. Headshot. Powiedziałbym, że wybuch, ale okej. Ja już ze dwóch położyłem chyba. O, żeby ja tu też sobie radzisz. O, pięknie. Tylko w główkę wcelowaj, dobra. Nie użarłem, ja... jeszcze jeden jest. Nie. Tutaj gdzieś, zaraz. Wyskoczył. Ja, dobra, ja jest. Chyba wszyscy. Słabszy jak pistolet, tam? Dobra. Oj, coś podniosłem. Tak średnio trochę. Słabszy pistolet, zaraz. Jaki ja mam poziom w ogóle? Wypaczony, wyrzuć. Ja chcę dowiedzieć się, jaki mam poziom. 27, więc mogę wziąć ten pistolet. A ja mam lepszy od nich wszystkich także. A ten jest jeszcze lepszy. Wow, no dobra, ten jest mocarny, okej. Okay. A co znalazłeś? 300 chyba 30 mocy? Mocny pistolet, 321 mocy. Dobra, to mogę ci dać 291 plus 127.
Jak chcesz, chcesz taki? Ale poziom, bo ja mam 27 poziom. 29, ale no już właśnie. Niedługo. Dobra, chcesz ten pistolet czy nie? Nie, ja mam. Czekaj. A zaraz, bo ten mocny mój, co chce ci go oddać, to on ma 26 wymagany, a ma 291 obrażeń plus 127. To daj, wyrzuć. To wyrzucę go, a tamten sobie ulepszyłbym, albo nie wiem. Nie wiem, czy mi styknie kasy. Teraz ten? Wiesz, napraw, teraz tak. To napraw na pewno. To też. Pistoletów się nie naprawia. Jest ten pistolet. Ulepszamy. Dobra, styku, ale ledwo. Oj, zatakiem się, zatakiem. Dobra. Oj. Dobra, to był mały błąd taktyczny, bo za szybko chciałem klikać, ale okej. A co się stało? Ja mam 12 tysięcy, więc jakby... Dobra, ja sobie wykonam ten... Potrzebujesz broni, od której każdy gnojek wyżyga sobie flaki. Spoko, stworzę sobie coś takiego tylko tam strzego. Jest jakaś drabinka, widziałem po drodze, jak tam szedłem flanką, więc... Jest mogę tego... Wejdę sobie, zobaczę co jest na górze. Z tego mógłbym sobie zrobić coś takiego. Albo z tego. Stary, nic tylko. Dobra, z tego może. Tak, żeby... Okej, okay, żmiję po... z tego, może być pięknie. Żmiję robisz? A myślałem, no. Że nie lubisz broni chemicznych. Nie lubię, bo generalnie jakoś tak... No, na zombioli z czymś takim. Z czym do ludzi, wiesz, ale no okej, okay, no. Właściwie dobra, nie ludzi. Idziemy. Jesteś? Okay, mocny pistolet. Prawie, tylko sobie jeszcze założę pistolca, bo to pewnie oni jeszcze się będą dobra, czaili. Wow, zauważyłeś mi pięknie. Dobra, jakbyś tak wszedł do środka. Czaj, tam jeszcze jest jeden. A nie, to jest ona, dobra. Dobra. Dobra, to spokojnie, no jak już jesteśmy bezpieczni, no to nie musimy się spieszyć. Męczący kij. Klej. Wszystkie szafki otworzyłeś. Dowód tożsamości. Energetyki. Hajs. Dobra, pistolety słabsze, okej. Okay. No to już wszystko podniesione, możemy ją... Teraz jak tam wlizć? Czekaj, któryś bandzior musi mieć kartę chyba, z tego co rozumiem. Dostępu. Albo ty ją masz, nie wiem, zaraz. Nie. Próbowałem przejść... Strzelić w zamek, aha. Dobra, tradycyjnie. Wystarczyło strzelić w zamek. My dad sent you? Tak. And he must be okay. Czaj... I lost all hope when matka, ty brzydka jesteś. Oh, I'm so happy. A jak to jego córka, to tak trochę... Pasuje. Nie za młodo. O, nowy poziom, fajnie. Łuskawica. To jest chyba to, co ja chciałem. Albo nie wiem. Czy to nie jest to samo co elektro, tylko że na młoty. Trzeba sprawdzić. Chyba tworu będzie blisko. A mimo wszystko na razie bym tego nie robił, ponieważ muszę poczekać... Łuskawica. Tępego narzędzia w broń obuchową. Młotek albo pałka pod napięciem sprawi, że te... No, tak, to jest to. Będą odskakiwały po każdym ciosie, jak po zderzeniu z pociągiem. No, stary. Natomiast ja i tak poczekam, ponieważ tam... Czekam dobra. Na... Znaczy wiem, że mogę jej nigdy nie dostać, ale mimo wszystko czekam na broń swoich marzeń. Gwiazdę za ranę. Tak jest. Dobra, fajnie, idziemy dalej. Tak. Ładna akcja, właśnie fajne są te strzelaniny z ludźmi, bo jakby... To jest okazja do współpracy dużej. I to takiej współpracy, a nie każdy chuj na swój strój. Jest taka atmosfera, że się człowiek tak kampi trochę tak w przykucnięciu idzie, nie? Tak tam. Dobra, czy my mamy teraz zadania? Nie, no idziemy do ten, do... Tak, bo oczywiście, do przepompowni. Oczywiście się załączyło. No tak, ale i tak mam przecież kropki, wiesz, na niebieskie ustawione, bo nie mamy kropek tak. Do tego, co chcemy. Tak? Bomber, uwaga. A, super. Dobrze, Ty. Pięknie. A to było dobre. Giveaway. No proszę. Czyli teraz mam zrobił tą przeszeństwa? Nigdy. Uwaga. Już tak mi mógł. Ała. Cholero. Mała. Zaelektryzująca atmosfera. No, coś w tym jest. A też sobie zaraz chyba wyciągnę tą swoją.
Elektro. Tylko czemu akurat te bronie, które się, mówię, ulepszyło się tak szybko jakby... Tak. Stają się bez potencjału i wiesz. No to takie przykre, bo człowiek by tak chciało to, wiesz, tak dbać, takie moje cudeńko, tak tego. Kiedyś było smutniejsze. O! Ogień jest, prąd jest, jeszcze tylko wody brakuje. Dobra. Nie no, chyba smrodu właśnie. Oj, co mnie tu ubije? Jest właśnie, tu. Żmija, może trochę tą żmiją pobije. Dobra. Coś ze śmietnika powyjmowałem. Jestem na terenie przy pompowni już. O, ty kutwo. Czekaj, bo ja tu się slow motion i tak dalej. O, nie wstawajcie, naprawdę nie trzeba. Na terenie przy pompowni, to tam gdzieś by... O, i na drugi trafiłem. No wiem, czekaj, właśnie miałem się ostrzec. Chyba... Ty... Teraz to ty do nich trzeba, to do nich trzeba. No niestety. Czy mogę ci pomóc, ale... Jak mi to było potrzebne. Nie wiem czy... O. Porozmawiam z Frankiem. A, to dopiero teraz oczyściłem ten przepompownię. A, to wy byliście do oczyszczenia. Spoko, no to mówcie. Już poradzili sobie z nimi chyba tak, bo nie ma czaszek. Okej. Okay. No zdecydowanie. Dobra, to ja idę nagrodę odebrać w takim razie. Sam talent wykonałem. Pistolet, ale bez potencjału. Tutaj mamy jedzonko i pićko. No już nie mamy, wypiłem. Ale jestem nic, dla mnie jest wyższa spokój, ja tu mam. Portfel. Napoje energetyczne. Dobra, spokojnie, ja swoją nagrodę chcę odebrać. Proszę, nie ma problemu. Pieniądze, trzy tysiaki. To zatnie, już idę tam do ciebie, patatajem. To weź tak się, wiesz, trochę. Sprężę. No powoli, powoli, no już, czekaj. Gdzie ten naprawię. Szpunek znowu. Straszliwy sierp. No nie no, ten straszliwy sierp już trochę nie ma potencjału, tak naprawdę. Hej, ile razy na odcinek nie wymawiamy słowo potencjał? Za dużo, ale no... Wiadomo o co chodzi, no. W ogóle tak. O tak, tak, chciałeś mówić, zadaję za małe obrażenia, abym był zainteresowany jego ewentualnym noszeniem w ewentualnie lewej kieszeni spodni bądź sukienki. Co żeś uruchomił i dlaczego? Nie wiem, ale chodź, zobacz, stary, co jest na tym plakatach? Uruchomiłeś na coś? Nie, tam szybko nie. Co jest na tym... Pewna napisane. Maczeta, bierę. Gdzie? Co jest na tym plakacie napisane, czyli... po lewo. Prosteri. Ciekawe co prostuje. Ha. Chodź, idziemy po główne. Trzeba sobie oznaczyć przepompownię. Prostuje krzywizny, dobra, zaraz, co, zaraz, zaraz. O, mam punkt umiejętności do przydzielenia. Fajnie, fajnie. Kurde, a ja do punktu umiejętności jeszcze będę daleko. Gwałtowność, zmniejsza ilość strzał niezbędnego do aktywowania trybu furii. Może być dobre, płynne ataki. Więcej szału, świetnie, odzyskanie szału. Ha, ciekawe, ciekawe, nie powiem. Tylko teraz tak, ulepszoną konserwację chyba dalej wezmę, okej. Okay. Chyba, żeby zrobić coś takiego, żeby... Handlarz mnie nie interesuje. O, to jeszcze sobie, serię ciosów sobie aktywuję do expa. Okej, okay, dobra, to najpierw to, fajnie. Jak z tym punktem męczący nóż nurkowy? No, na razie się nie przydaje, coś się nie chce przydać. Mieszcząca się kiera klinowa. Zaraz, zaraz. Słyszliwy sierp żmija, wyrzucę. To się założy. Pewna maczeta. O! Nie! To miałeś zostawić. Okay. Ale śmierdzi ci coś w łapie. No wiem. Ale to jest cena jakby większych obrażeń, także wiesz, no. Dobra. Dobra. To co teraz? Ty? Ja też nie mam potencjału za bardzo. Czekaj, bo muszę sobie oznaczyć. Chyba teraz trzeba do kościółka wrócić. Zabudź piek. Nie. No to w dżungli dopiero, także. Droga do zbawienia jest bez szczegółów, więc fabularka. No i zasuwamy.
Do kościółka, do kościółka. Aha, i przepraszam za spoiler. Ale jeżeli to tak końca tak samo zaczynuje, jak nie przyjdzie, to się nie skończy, ale nie wygra. Nawet nie skończy. Dobra. Wow, ta furia dosyć długo trwa teraz. Wow, okej, okay, no dobra, muszę... Już myślałem, że się wyłączy ze 3 razy, ale okej. Okay. Muszę brać poprawkę teraz na ulepszoną furię właśnie. No dobrze, dobrze, nie narzekam. Workman challenge. Czekaj, to o czym mówiłeś z tym spoilerem? Że niestety tak to Nisa nie umiera. Nie bardzo byśmy to... Gdzie mu głowa znikła? Nie bardzo byśmy tego nie chcieli. Czy wiesz, no... W sumie w pewnym momencie, no, tracimy wiedzę, co się tutaj dzieje, więc może ja kiedyś tam ją jakiś zombiak dopada, no. Liczmy na to, trzymajmy kciuki, ale z drugiej strony i tak to jej nagrań nie wyłączy, także. Niestety tak. Masz rację całkowitą. Uważaj, no, rzucaj, rzucaj, rzucaj. Trochę nie trafiłeś. Nie zdążyłeś trafić, nie dałem ci tej okazji. Dobra, liczymy główkę. Okej, okay, ładnie. Jesteś okrutny. Ale wiesz, skuteczny. Uwaga, coś biegnie. Jak ci kapelusz? Co ci kapelusz, skoro nie masz głów? Taran. Baran. Uwaga. Ty może byś się z nimi uporał już, co? Cześć, bo się zmęczyłem. Aaaa, rozwalony. Dobrze, to było ładne. 2000 dolców, spoko. Ty już musisz mieć ze 30 tysiaków w kieszeni, jak nic. Zaraz sprawdzę. 19. Na co ty wydajesz, człowieku? Nie wiem, moje broni po drodze ubiję. Dobra, to. Last hit, dobrze. Po drabince. Pniemy się ku górze. Zdecydowanie, tak? Dobra, wow, to jakaś drewniana konstrukcja. To chyba nie byłem, może byłem, nie wiem. Jak się zaraz stąd zwalę, to... Spadnę. Ten program mogą oglądać dzieci. Niech się kurwa uczą. Tak, dokładnie. Właśnie, ja taką rozminę kiedyś miałem. Tak, no. Dokładnie w odwrotną stronę poszedłeś niż potrzeba. To nic. Ale miałem taką rozkminę, co nie, że... Czy nie bylibyście zdziwieni jakby... Weź odejdź, bo tu bomber jest, bomber, kurde! Dobra, za późno. Odszedłeś? No, udało się. Fajnie. Miałem taką rozkminę, czy na przykład... Zablokowałem się na hydrancie. Na przykład, będąc w gimnazjum, nie? Nie byłbyś zdziwiony, jakby któryś twój znajomy nie znał w ogóle przekleństw, tak nie znał po prostu, tak w ogóle nie znał, wiesz. Nie na mojej służbie. Nie zginiesz tak łatwo. Nie na mojej zmianie. No. A to co, nie byłbyś zdziwiony, jakby któryś twój znajomy z gimnazjum, znaczy w sensie będąc z gimnazjum, bo nie znałby w ogóle przedmiotu. O kurczę. Nie, no spoko, ale stary, odpowiedz tylko na to pytanie proste, bo ja bym był zdziwiony. Nie pamiętam nic z gimnazjum. Nie, ale chodzi mi o to, że no... Nie było takich ludzi. Czekaj. Kotka na WTF? Już jakieś nowe zadanie mamy. Nie pozwala nam zrobić obudowanej. Pomóż mężczyźnie. Wow, fajnie, bez szczegółów. Gdzie on jest? Zaraz. 28 metrów stąd i ktoś go klepie. Nie, rozumiem. Tylko teraz jak go tam... Zaraz. Się zniechalą. Jak tam wliść? Czekaj. Po prostu obejść. Dobra, spoko. No w każdym razie, do czego zmierzałem? Zmierzałem do tego, że tak naprawdę to przecież właśnie to się tak naprawdę stara osiągnąć, że no, nie, no starając się ochronić dzieci przed wszelkimi przekleństwami i tak dalej. Ale jest na górze, czy na dole? Niby na dole, ale ja szukam drogi przez górę.
tak naprawdę człowiek stara się osiągnąć to, żeby w ogóle że ten, to dziecko tych przekleństw nie znało, no i mówię, że doszło, mogłoby dojść nawet do takich komicznych sytuacji, że no ktoś czegoś takiego nie zna, no. No bo nie no, już kiedyś o tym zresztą pisałem, tak. Maybe there's something stały czytelnik. Chyba wie o tym, czy nie, czy się mylę. Czy się na tobie zawiodłem? Nie no, ja tam czytałem twoje posty, ale gorzej z pamiętaniem ich, no. No to ja też mam, tak, tak. Kurczę, no znowu spadłem. To jest przykre. Dobra, znalazłem gościa. No czekaj, bo to jest ten. Bo jego zabiją i co wtedy? Terence Barker. Dobra, stoję przy nim, nie zabiją go, chyba że najpierw zabiją mnie, to też jest znowu. Stoję i pilnuję go. I otwieram kolejną butelkę 1,5-litrowej wody, bo mi zaschło gardło od gadania. Okej. I'm not gonna make it. No, that was... can you do something for me? Mogę. Can you give this to my family? I didn't have a will, so I wrote it on the back of this. A co, co, co mi dasz? You're witness to it. A to taki świerszczyk, nie no dobra. Okej, okay, przekażę. Co, co dostałeś? If they're still alive, they're at the church. Nie wiem. I'm building off these things so they can get away. Dobra, okej, okay, ale wiesz co, tak coś czuję, że... Zobacz, to jest nowe zadanie, my mieliśmy kotka na dachu. On jest gdzie indziej. Nie znalazłeś tego faceta. Jakiegoś znalazłem. Tutaj jest, jest gościu, któremu mamy pomóc, okej. Okay. Ale to chyba przed szwędaczami trzeba będzie go ochronić, także spoko. Nie, bo ja widziałem przybyczaki, więc... Ja no czekaj, to spokojnie, spokojnie. Ja chyba też. Ostatecznie. No, są czachy, dobra, spokojnie. To co, trzeba to jakoś wymasterować. Czekaj, tam było jakieś wejście chyba. Zaraz, zaraz. Sprawdźmy, czy to to. Chyba to. No, spokojnie. A czekaj, to nie, są zarażeni. Będacie. Potraktuję ich zgodno. Aha, no dobra, no to ja im młotowa zgodnym rzucę jednemu. Oj, zmęczyłem się. Ja mołotowa rzuciłem, jak się okazało, na jednego szwendacza, ale myślałem, że trzech nic. Nic, no nic. Chyba się trochę zmęczyłeś. A, nie. Spoko. Jest dobrze. Wow! To? Nic ci nie jest, facet? Ja w ogóle nawet nie wiedziałem, gdzie on był. Gdzie ja też nie. Bo powinien się spalić od mojego mołotowa, ale nie wnikam. Nie mogłeś od razu się tu skitrać? Chyba go samochód przy... Chyba. Nie wiem. Dobra, kasa daję jest. Kasę. Dokładnie, kasa jest. Maybe there's something inside. O, bestialski groźny sierp. Dobra, jest potencjał. Czyli twoja broń. No. Ja się tak zastanawiam, czy zawartość tych skrzynek zależy od tego, kto je otwiera. Myślę, że nie. A ja myślę, że tak, no bo... O, ja dostałem typowy młot. To prawda bez potencjału, więc nie biorę, ale... Wiesz, no chodzi o levele, tak? Jakby, no... Znaczy, no na pewno levele chyba... Leveli... A zresztą, co ja się będę tutaj produkował. Ty masz zabijać, a nie? Właśnie. Dobra, czekaj, to wyrzucę. Chociaż to się może przydać, jak w końcu znajdę ten schemat, który tak bardzo bym chciał znaleźć. Dobra, idziemy do kościółka teraz. No. Oj, czemu to się tak brzydko przewinęło? Ostatnia wola najpierw. Czyli co? Kościół, tak. No tak, kościół. Kościół, tak. Tutaj, tutaj. Workbench? Czekaj, właśnie bo widzę workbench. Właśnie też dziwiło mnie, że aż tam nie było workbench. A, to była Polska składnia. Nie będziesz we mnie rzucał. Nie. Najpierw ci odetnę łapkę, później próbuj porzucać. Może oby. Wow, co do? Co do? Co ja w postaci stwierdziła, żebym był ostrożny. Tak? Nie wiedziałem nawet. Jakby coś to co pika to mój zegarek, którego nie jestem w stanie jakkolwiek inaczej udawić. Wow!
Tak co nie jesteś w stanie ustawić, kiedy ci zegarek pika. Nie, no... No bo tu to jest taka rzecz, która po prostu tam jest. Nikt się nie zastanawia, dopóki nie zacznie pikać. A, skończyła. Dobrze. No bardzo, ile mamy czasu? Bo chyba już powinniśmy kończyć odcinek. No powoli tak, to jasne. No ale no chyba, no właśnie, do kościółka. I tak nas zazwyczaj rzuca przy kościele. Ale... Czekaj, bo tutaj jest żarełko. Dużo. A co potrzebujesz? No. Nie. Teraz już prawie pełne zdrowie, miło, fajnie i tak dalej. Co tu się dzieje? Słyszę was. Całkiem niezła broń, tylko szybko się psuje ten sierp. Nóż do trzciny cukrowej jakiś, a 266. Właśnie. Dokładnie. Drużna, ale picka. No tak, już drugi drut chyba. Dwa druty. Liczę ci, bo... Dlaczego? Dlatego, że drut w tej grze jest notowany mocno. Tak. Chyba mówiliśmy o tym z 10 razy, ale okej. Nie, dobra. Dobra, dosyć tego dobrego. O tak, o tak, o tak. O, nareszcie. Troszkę zabawy. Norwego, dorwałem go. Siachaj, dobrze. O, ile ta furia dodaje radości, naprawdę. Tak podniosłem, oleander. Jakiś nóż kuchenny podniosłem. Chyba zaraz przejścisz mocno na tej furii, jak coś czuje. Oj tam, tylko troszkę. Nie, ale furia jest spoko. Maybe there's something useful. Wniosłem alkohol. A ja kasę. Średnią apteczkę, którą minąłeś. Dobra, tam jest jakaś nagroda, więc... Po prostu sobie po nią pójdę. Nie wiem, u kogo to, u tego. Pieniądze. No dobrze. Nie za dużo, trochę, ale... Mamy tam baterię. O nie! Oddałeś baterię. Za dużo klikam, więcej nie dostaniesz, facet. Nie ma mowy. Co dostał? No baterię. Ile? Jedną. No się rozpędziłem z tym klikaniem, Dobra. Czekaj na górę. Na ciebie. A tam jeszcze jest jakiś... Czekaj, tam jeszcze jest jakiś wykrzyknik, kurde. A na górze. Schodami, nie, stary, schodami. Bruno. Terence gave you this? Tak, dokładnie. Nie wiem, co on nie przeżył trochę, sorry, stary, nie przeżył. Tak? Dokładnie, spisany krwią. A, fajnie, że kasę oferujesz mi o swojej strony. Jakiś fakt podniosłem. Okej, owoc, dobrze. Dobra, wracamy na dół. I... Czekaj, jakaś flaga, nie, baterii nie dostaniesz. Czekaj, bo to jakiś wykrzykniczek jest jeszcze. No właśnie Bruno, ale on coś chce. Weź narzędzia z warsztatu Antonia, zanieś narzędzia Brunowi. Dobra, weź. Kasę da, za to. To może czekaj, to teraz zamiast tego, to trzeba będzie się sztąć po te narzędzia jeszcze. A to już w następnym odcinku, tylko sobie naprawię bronię. Świątynia Boga. Nie, może. O, kolejne zapieprzanie pół kilometra, dobra, to ja włażę, nie wiem, na auto. Świątynia, czy ze wsuty nóż kuchenny wyżyć. Fajnie. Sprawna maczeta, ale trzeba będzie ulepszyć. Ja też później. Dobra, ludziska, dziękujemy za uwagę i widzimy się za momencik. Dobrze, dokładnie. Trzymajcie się.